Kiedy 15 listopada opuszczą salę treningową, będą miały za sobą nie tylko wiedzę, jak obronić się w razie ataku, ale również tę dotyczącą psychologicznych motywów kierujących potencjalnym napastnikiem. To wszystko zasługa kursu samoobrony zorganizowanego przez Nyską Formację Obronno-Taktyczną, która jest także organizatorem XIII Międzynarodowego Seminarium Sztuk Walki. Każda z pań, która ukończyła 18 rok życia i jest mieszkanką gminy Nysa, mogła uczestniczyć w bezpłatnym kursie samoobrony zorganizowanym przez Nyską Formację Obronno-Taktyczną. Teraz każda uczestniczka niniejszego kursu już podczas piątkowego treningu 4 października będzie mogła wziąć udział w specjalnym spotkaniu z zaproszonymi instruktorami, którzy zjadą się do Nysy w ramach XIII Międzynarodowego Seminarium Sztuk Walki. Jest to praktyka i teoria. Mistrzami prowadzącymi zajęcia będą instruktorzy z Włoch, z Czech, Ukrainy i z całej Polski. Są to instruktorzy wykwalifikowani, którzy przyjeżdżają do Nysy już od 13 lat. Naprawdę bardzo fajnie prowadzą zajęcia. 13. edycja seminarium potrwa od 5 do 7 października. Odbędzie się ono w gimnazjum nr 2. Uczestnicy otrzymają do dyspozycji 3 hale sportowe, na których równocześnie będą odbywały się zajęcia, na które organizatorzy zapraszają zarówno profesjonalistów, jak i laików. Szczególnie liczą na młodzież. Zajęcia w ostatnim dniu będą odbywać się na terenie Zakładu Karnego w Nysie, a wezmą w nich udział służby mundurowe. No zapraszamy osoby, które na przykład na co dzień trenują sztuki walki, tak? I zapraszamy te, które nie trenują. No ale mogą sobie przyjść, podpatrzeć, zobaczyć, spróbować potrenować pod okiem mistrza z Włoch, z Ukrainy, z Czech. Seminarium w Nysie na stałe wpisało się do kalendarza ważnych wydarzeń szkół sztuk walk w Polsce i w Europie. Organizatorzy przewidują, że około 250 osób weźmie udział w seminarium. Chętnych do przyjazdu na tą imprezę jest naprawdę bardzo dużo, bo otrzymuje dużo zgłoszeń, no ale niestety nie można wszystkich na te zajęcia zaprosić. Pierwsze oficjalne seminarium odbyło się 13 lat temu, choć pomysł zrodził się już dużo wcześniej. Początki były bardzo kameralne, obecne edycje są już międzynarodowe. Tak czy inaczej, wszystko zaczęło się od pasji. Ja wspólnie z kolegami pomyśleliśmy, żeby coś takiego zorganizować na terenie Nysy, ze względu, bo jesteśmy pasjonatami sztuk walki. W Nysie działa dużo klubów sztuk walki, są dobrzy instruktorzy, także myślę, że ten pomysł udał się, no i dzisiaj mamy naprawdę bardzo dużo co roku uczestników, gdzie na pierwszym seminarium było około tam 30, powiedzmy 30 osób, tak? A rozrosło się to już do takiej grupy 250 i więcej. Nyska Formacja Obronno-Taktyczna i Zakład Karny w Nysie zapraszają do uczestnictwa w XIII Seminarium.